Witam was, moi drodzy, gorąco i serdecznie. Ja jestem Yuken. Przed nami 12 odcinek z Manor Lord. No i moi drodzy, jesteśmy po wielkim update'cie, więc zaszło sporo zmian. Jak to zawsze mówię, zaszły zmiany w kontrakcie, którego to już wykonałem. No zobaczymy, czy te zmiany będą na lepsze, czy będą na gorsze. Jedną ze zmian, która podobno zaszła, to są pola. W ogóle ta lista tych zmian jest ogromna i może nagram po prostu o tym osobny odcinek, ale muszę to po prostu przetestować, moi drodzy. Mamy dużo problemów takich, bym powiedział, no niespodziewanych. Problemy, które tak zauważam od ostatnich odcinków, polegają między innymi na tym, że jak coś tam produkują, chociażby w domach, to tutaj te parcele mieszkalne są pełne, nie dostarczają tego do spichlerzy. W ogóle to mamy chyba wszystkie możliwe składy prawie że na full zapełnione i cały czas będzie trzeba je budować. Kolejna rzecz to jest cała masa jęczmienia, który z nieznanych mi przyczyn nie jest przerabiany na słód, a co za tym idzie na piwo. Będziemy to też dzisiaj, słuchajcie, monitorowali, 96 piwa. A propos piwa, to również zaszły zmiany, podobno takie, że jest mniejsze zużycie. Więc wydaje mi się, że my będziemy teraz mocno, szczególnie w tej Yukenlandii, gdzie no już wszystkiego mamy naprawdę bardzo sporo, duży, duży nacisk będziemy tutaj kładli chyba na te faktorie, na handel. No udało mi się jakoś ogarnąć, czy mi się nie udało? No chyba mi się udało, moi drodzy, chyba mi się udało ogarnąć. Opał, ale nie wiem. Nie wiem, nie znam się, nie orientuję, zarobiony jestem. Będziemy też to, słuchajcie, obserwowali, bo z tym opałem też to tak bywa różnie. Mało desek mamy, gdzieś nam deski w ogóle wcięło. Tu widzę również słabo ziarno dostarczają, a mamy przecież, zobaczcie, mamy lnu bardzo dużo. Dużo jęczmienia, to póki co no nie działa jakoś za dobrze. Może tu popełniam jakieś błędy, ale moi drodzy, no wydawało mi się, że jeśli mamy na przykład faktorię, no to koło faktorii budujemy też składy dodatkowo, żeby to wszystko jakoś trybiło, żeby wiadomo, no ten magazyn faktorii nie był jakoś za bardzo zapełniony i wydawało mi się, zobaczcie, mamy tutaj faktorii len, tutaj zaraz blisko tej faktorii wybudowałem warsztat tkacki, niby jakieś tam tkaniny robią, ale tak jakoś bym powiedział, no dość słabo, no właśnie, cały czas jak widzicie gdzieś tam nam brakuje, teraz brakuje nam przestrzeni w Sznela na stację karawan, a tutaj prowadzimy dość intensywną wymianę i tutaj jak tylko nam się wiosna zrobi, będziemy robili pola. Więc jaki jest plan? No myślę, że parę chatek by tu trzeba wybudować, myślę, że już tak jako tako chyba wyrąbaliśmy dobrze to drewno. I tu faktycznie przy granicy bym może domy wybudował. Tu w ogóle, jak widzicie, mam to jakoś tak dziwnie pozaznaczane. I tutaj trzeba jakiś schemat sobie obrać. No te kościoły tak jeden obok drugiego są. Więc nie wiem, czy tu przypadkiem, słuchajcie, nie zrobimy kontynuacji do granicy tych chatek. Tak się mocno zastanawiam. Tak o, tak pszit, pszit. I tu wtedy może w środku też targ, a tutaj gdzieś te stacje karawan. Zobaczymy. Żeby one były też przy granicy. Myślę, że stację karawan damy przy granicy, żeby to szło sprawnie, szybko i na temat. No zobaczymy. Nie wiem, możecie dać znać w komentarzach, co by się stało, gdybym stację karawan wybudował w środku tej naszej mieściny. Wydaje mi się to chyba kiepskim pomysłem, tak na logikę patrząc. Jeśli tutaj mamy, że tak powiem, do, znaczy nie do sąsiada, tylko do naszego drugiego regionu dostarczać coś, no to chyba powinniśmy być blisko. Kolejna rzecz, która tu widzę też się zmieniła, to zobaczcie, można dodać dwa zwierzęta do gospodarstwa, także bardzo fajna opcja, myślę, że to nam troszkę też tutaj sprawę z gospodarstwem ułatwi. Teraz w zimę możemy zerknąć, jak to się zmieniło, natomiast ja generalnie, o tutaj, bo tutaj chcemy się polami mocno skupić i co nas tutaj interesuje, pszenica jest wszędzie, len. No to tak jak mówiliśmy, aha, tutaj chciałem dać len, no to będę musiał, nie mam wyjścia. Jęczmień tu byśmy dali. No dobrze, tak zrobimy. Nawet tu może domów nie dać, tu miało być gospodarstwo, to może tu damy. I tutaj len. Ale nie lubię, słuchajcie, tego budować zimą, jak jest śnieg, bo jakoś tak słabo to wszystko widać. Także my tu sobie troszeczkę poczekamy, aż nam się ten śnieg tutaj...
aż nam zniknie, aż nam stopnieje. I zobaczcie, duży skład też pełny, także tu mamy naprawdę jakiś totalny młyn z tym wszystkim. Zobaczmy, czy tu są nam deski potrzebne. De facto tutaj nam deski nie są potrzebne w szneli. Więc generalnie słuchajcie, co my tu musimy zrobić? Pewnie będzie trzeba, w ogóle spichlerz, zobaczcie jak się popsuł. Zniknął spichlerz, tak znaczy jest, ale go nie ma. Niewidoczny, nie? Coś tu się akurat popsuło, jeśli chodzi o spichlerz. I tutaj gdzieś też chyba spichlerz jest, widzicie tu i... No tu też mamy w sumie. Nie wiem, co by się stało, jakbyśmy tu ludzi przydzielili na full w tym spichlerzu. Tylko tutaj trzeba, no dobra, gospodarstwo na razie ten. Trzeba tu jakichś ludzi, myślę, że w tej szneli jeszcze wprowadzić. Powoli nie mamy gdzie tych domów już za bardzo budować. Tu chciałem dać ten jęczmień. Wszystko to jest kwestia dobrego planu. Najlepiej, jak widzicie, sprawdza się ten targ w taki sposób, że jeden chociaż stragan stoi na szerokość i to się sprawdza. To jakoś w miarę trybi. O, śnieg zaczyna znikać. No bo tu byśmy też musieli się polami dalej zająć, w ogóle jakoś tak tutaj na szczęście w szneli nie ma problemu ani z opałem, ani z jedzeniem, natomiast dość dużo problemów nam się pojawia w Jukenlandii, która to jakoś tak na razie słaba, ale wiecie co, można by domy, tutaj też się chciałem zastanowić co z tymi polami i ostatecznie powiem wam, że nie wiem czy nie lepiej byłoby mieć jednak na stanie, że tak powiem, jakieś pola. I tak się zastanawiam, bo jeśli to się naprawiło, że zobaczcie, żyto mamy 93% na przykład, no jęczmienia bardzo mało, ale to żyto chociaż, to może warto te pola tutaj też zostawić, żeby nie być tak zależnym od innego regionu. Nie mam tu jeszcze zdania. Z tymi owcami też mi coś nie do końca, słuchajcie, trybi. Tu jak widzicie coś słabo, to coś z tą mąką to nie, no niby transportują, ale coś słabo transportują. Bo generalnie plan był taki, żeby te pola wyburzyć, tutaj też zrobić rządek domów, tym bardziej, że przy tej karczmie byłoby całkiem spoko. No powiem wam, że jest to do przemyślenia. Jakoś nie mam presji tutaj na te pola. Przynajmniej na te może trzy. I tu jakąś drogę sobie zrobić, albo tu lepiej, to tą owczarnię byśmy zburzyli. I tu może jakieś też marchewki byśmy posadzili, to zależy, co my tutaj z jedzeniem. Marchewek mamy dużo, tutaj w większości problem jest z jagodami, z mięsem. To jest problem. Jabłek, jajek, jak widzicie, mamy sporo, marchewek też mamy sporo, także funkcjonują dobrze. Ale tu jest ruch, tu chodzą, kurde, żeby mi zwierzyny nie wypłoszyli. Jak tam ta pasieka, coś tutaj też... Materiał przejściowy, nie wiem o co tu chodzi w tej pasiece. Coś tu nie trybi ta pasieka. 30 wolnych rąk do pracy, nie? Obóz myśliwych, no tu już nic nie namnożymy. Tutaj też pasieka niby zbierają ten miód, ale niech będzie jedna rodzina. Zdjąłem na razie, słuchajcie, rodziny tutaj. A nie, nie zdjąłem, są jeszcze. Dymarka. O, dobra, jedną rodzinę można przyznać, nie wiem jak to tu wygląda. No wiecie co, no generalnie wygląda to wszystko całkiem obiecująco. Dużo drewna mamy, a w mieleżu mamy znowu problem z miejscem. Tak jak widzicie, ciągle są jakieś problemy z miejscem. No dobra, no to tutaj byśmy mogli się trochę rozbudować, już do tej granicy się dobudować. Tylko jeszcze nie do końca pomyślałem jak. No tej drogi tu nie zburzymy, no bo to jest szlak królewski, musi być. Ale to bym sobie już taką granicę wyznaczył. A może faktycznie te domki mogłyby sobie tutaj tak lecieć do granicy. I wtedy tu byśmy parę domków też wybudowali. I od razu pola. Pola, pola, jeszcze raz pola. Szkoda, że to nie można jakoś tak sobie połączyć, nie? Że wiecie, olać tą granicę. Skoro to jest i tak nasze. I oni i tak tutaj ze sobą współpracują. Nie wiem, mówię, po co w Jukenlandii drugi kościół wybudowałem, to mnie nie pytajcie, po prostu tak dla picu, a tam no wybudowałem, bo w szneli był on potrzebny. No ale z drugiej strony, słuchajcie, jeden kościół jest na jednej końcówce, tylko że zawsze ten kościół mi się w drugą stronę buduje, nie? Jakby co, a drugi jest, zobaczcie, na drugiej końcówce Jukenlandii. Także Jukenlandię będziemy chcieli, o, tutaj musimy coś też podziałać. Jukenlandię będziemy chcieli dość mocno, słuchajcie, tutaj bym powiedział... zabudować, nie? Tutaj na pewno musimy jeszcze jakieś zobaczyć rzeczy, które nam brakują. I tak jak mamy ten skład,
który jak widzicie już jest pełen, więc go może ulepszmy. Zobaczmy ze spichlerzem, też go ulepszmy. Tutaj jest targ, to może tutaj też jakiś targ przy kościele. Bo słuchajcie, taki plan mam, że tutaj chciałbym domki puścić, tak może, ja wiem, nie wiem jeszcze jak, muszę to policzyć. Może jeszcze kawałek tutaj puścimy i domki wtedy tu będą tak równolegle do nich, nie? Właściwie prostopadle. I tak sobie myślę, że tutaj no jest ten duży skład, jest coś, nie wiem, czy tutaj może byśmy też, no bo skoro jest tamta karczma, to może byśmy jakiś jeden browar, o tu na przykład mamy piekarnię, jak widzicie, o, patrzcie, piekarnię można ulepszyć, ciekawe, co by to zmieniło. Pewnie, więc jestem ciekaw po prostu, czy jeżeli jest parcela mieszkalna tego trzeciego poziomu, moi drodzy, załóżmy jest to piekarnia, czy tam browar, a browar możemy testowo sprawdzić, to jestem ciekaw, jak wprowadzi się więcej rodzin, prawda, no bo się wprowadzą te rodziny, no to jestem ciekaw, moi drodzy, czy to zwiększy produkcję, tak, czy te rodziny są automatycznie wtedy do tej piekarni przydzielone i jakby pracują. Znaczy, teoretycznie tak, teoretycznie są. A tu co się dzieje? Co tu taki ruch? Co oni tu robią? Aha, bo oni mi ten spichlerz... Dobra, bo oni mi ten spichlerz ulepszają. Dobra, okej. Okay. To tak dziwnie troszkę wygląda. Okej, okay, dobra. Dużo rąk do pracy mamy, także jak widzicie, robota szybko idzie. Tutaj tego tartaku i obozu drwali niedługo będziemy musieli się pozbyć i tu jakoś to, bo to już mi brzydko, jest strasznie brzydko przy tym kościele, jakoś to trzeba, wiecie, zabudować fajnie, tu może też kawałek na targ, tutaj taki właśnie mały kawałek na domki, wiadomo, że tej drogi nie będzie, to jakoś tu inaczej wszystko zrobimy, zobaczymy, no bo to tak krzywo, to też tak brzydko jakoś, nie? Chyba, że tu trochę kawałek na targ, a tutaj tą drogę tak na wprost, no zobaczymy, co zrobimy. Widzicie, cały czas jakieś problemy są, jeśli chodzi o przestrzeń. I jak to wygląda, bo tu mamy jeszcze chatę zbieraczy, no niby coś się tam w niej dzieje, więc myślę, że nie ma co tutaj kombinować. No kurczę, powiem wam ciekawie, mam dylemat teraz, może zwolnijmy sobie czas. No bo tak, musiałbym przestawić tą owczarnię, jeśli chciałbym te pola usunąć. Z drugiej strony, czy ja chcę je usuwać, tego właśnie nie wiem. No bo to jest taki dylemat, wiecie, dość konkretny. Tutaj czy mamy kogoś? No są jakieś rodziny, no może damy dwie rodziny, nie zaszkodzi. Na gospodarstwie. W ogóle jak stoimy, słuchajcie, mąki mamy od groma i trochę. Natomiast mamy słód i właśnie, jak się te piwa, no niby się produkują te piwa, jakoś powoli, ale się produkują. Natomiast mamy bardzo dużo skóry i bardzo dużo przędzy. I z tym już jest troszkę sytuacja gorsza, bo zobaczcie, mamy też dużo jęczmienia, który niekoniecznie się przerabia na słód. I mamy bardzo dużo lnu, który też tak dość powolnie się przerabia. Tutaj jest warsztat tkacki. No coś tam robią, ale dość wolno. Także tu muszę się zastanowić, bo tą owczarnię, wiecie co, ja bym nawet sobie był gotów te owce gdzieś tu na górkę puścić i zrobić po prostu pastwiska, a niekoniecznie pole. Zobaczmy, czy się coś zmieniło przez update. Nie, to się akurat nic nie zmieniło, moi drodzy. Także tutaj, jeśli chodzi o żyzność, nic się nie zmieniło, więc tu nie będziemy dawali pól, absolutnie. Także z tymi polami tu muszę się zastanowić, dobra. Natomiast no dzisiejszym takim naszym tutaj punktem jest jakoś doprowadzenie tej sznali, żeby zaczęło to też tutaj jakoś w miarę wyglądać. I teraz zobaczmy, bo chyba oni, myślę, że... Poczekajcie, musimy do sznali się dostać. Wydaje mi się, że oni tutaj, tak, chata drwala, wydaje mi się, że oni tak już chyba na maksa porąbali, słuchajcie, te drewno, tak jak mieli. Nie jestem przekonany tego na 100%, ale wydaje mi się, że tak. Obóz drwali, to samo, o, ile tu kłód będzie, proszę, ja was, moi drodzy, ile kłód, dobra. To tu byśmy na pola byli gotowi już. No, ale trzeba chatki jakieś tutaj postawić. Ja wam powiem szczerze, że najchętniej te chatki bym tu kontynuował. To znowu by trzeba przebudować wtedy. Chociaż z drugiej strony, czy to tak jest sens tutaj się tak bawić? Już prędzej tutaj, tylko ta chata drwala też by nam przeszkadzała, nie? Ją by trzeba już powoli, myślę, słuchajcie, tutaj, żeby jagód nie uszkodzić. Więc ja myślę, że tą chatę drwala powoli by trzeba, słuchajcie, chyba rozbierać stąd. No, ta chata drwala byłaby do rozbiórki.
I wtedy tutaj domy jakoś. Tak sobie to wymyśliłem, nie? No, tak sobie to wymyśliłem. Tutaj dotąd domy, tylko ta droga jakoś tak tutaj. Czekajcie, coś tutaj mi... O, tak ma być. Dobra, przy kościele, słuchajcie, może być droga troszkę... Oj, 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 oj. Przy kościele, słuchajcie, droga może być troszkę szersza. Tak jakoś mi to tutaj nie... Dobra, zrobimy targ, to się zobaczy. Bo tutaj prawdopodobnie będzie miejsce na taki jakiś podwójny targ. Przez środek ta droga też okej. Okay. I tutaj bym widział gdzieś jakiś spichlerz, ale to jeszcze zobaczymy. Zobaczymy, moi drodzy. Na razie mamy trochę spokoju i nikt nas nie atakuje. Kurczę, ja myślę, że wiecie co, że ten obóz drwali można by już rozebrać. Tylko jedno, co mam wątpliwość, to te kłody, które mi tu będą leżały. Będzie ciężko je, będą mi przeszkadzały, ale to może na raty nam się uda, słuchajcie, zrobić. Oby się udało zrobić to na raty. O, tutaj takie małe domki, spoko. Dobra, to tu musimy na razie odpuścić. Może zużyją te kłody, no w końcu leżą obok, nie? Tu dalej już z niczym nie idziemy. I tutaj teraz jak wygląda sytuacja z rolnictwem, moi drodzy? Kurczę, tu mamy dość tak. Pszenica, len i jęczmień nas interesują. No to tu domki mogłyby sobie jeszcze pójść. Bo żyto to wiecie, można gdziekolwiek. To tu mogłyby pójść domki. Tu byśmy postawili przy tym cycku gospodarstwo. Patrzcie, tu byśmy sobie postawili gospodarstwo na końcówce. Znaczy ja bym je nawet i dalej postawił, nie? Czekajcie, jak to... Bo ta droga tutaj, kurczę, szkoda, że nie można jej zburzyć i ona mi tu trochę, wiecie co, koncepcję psuje. Jak mam być, moi drodzy, całkowicie szczery, to ta droga mi tu psuje koncepcję i to tak totalnie. O, tak, takie czary-mary trzeba robić, nie? Bo to... Może tak zróbmy już tą drogę. O, to gospodarstwo z ukosa postawimy. No widzicie, tak trochę mi nie wyszło. Tutaj takie czary-mary trzeba robić, nie? Żeby to jakoś, wiecie, w miarę wyglądało. No. Tutaj też taki cycek wystaje. Nic z tym nie jesteśmy w stanie za wiele zrobić. To nie wiem, czy ta tutaj jest na wprost potrzebna. Tu może by jakiś spichlerz idealnie się nadał w tym. Bo tutaj był ten młyn, ale ja go też zburzyłem, nie? Jakby ktoś się pytał, moi drodzy, to ja ten młyn zburzyłem, bo uznałem, że on nam... do niczego potrzebne nie jest. Czekajcie, co ja tu mogę zburzyć? Aha, bo to nam nic nie da, że ja tutaj zburzę jak... Dobra, poburzmy wszystko, co się da. Myślę, że szkód jakiś nie nawyrządzam. Zróbmy to od nowa. Mi się strasznie to nie podoba, tylko jak widzicie, są szlaki królewskie, których nie można zburzyć i to nam psuje koncepcję, więc... Czekajcie. Mam pomysł, już wiem, co zrobimy. Stąd dajmy tu i wtedy tam będzie miejsce na jakiś, myślę, że właśnie spichlerz tutaj jakieś takie, tutaj wszystko, co wiecie, pobudowałem, to wyburzę. O, niech sobie zostanie tak jak jest, nawet fajnie to wygląda i tu będzie miejsce na jakieś tam spichlerze, tego typu rzeczy. No tu nawet taka fajna dróżka wyszła, no i tu możemy gospodarstwo postawić, tylko jestem bardzo ciekaw, czy mogę wybudować gospodarstwo na drzewach, boję się, że to może dać efekt odwrotny. Dobra, i tutaj będzie nam potrzebny wtedy spichlerz, jako że jedzenie będzie z gospodarstwa tutaj, to spichlerz powinien być przy gospodarstwie, a duży skład, no to tak jak już nam tam pozwolą wybudować, no i oczywiście słupek do uwiązywania zwierząt też by tu trzeba gdzieś upchnąć. Myślę, że tu będzie całkiem spoko. Dobra, to niech oni to tutaj budują jako wysoki priorytet. Dobra, to wtedy gospodarstwo tutaj, ale no tu bym te drzewa chyba chętnie zrąbał, bo boję się, że jak wybuduję na tym gospodarstwo, to one się... Chociaż wiecie co, mogę się pozbyć, powiem wam szczerze, tych drzew w jeden prosty sposób. Zobaczmy, czy to zadziała. To jest na pszenicę, no nie chcemy pszenicy. Już trudno, paru drzew się pozbędziemy w ten sposób, jak zobaczycie. Bo nie chce mi się, moi drodzy, oczywiście tu pola nie będziemy, to pole budowałem tylko po to, żeby wyburzyć drzewa. No, to jest dobra opcja. I wtedy zobaczcie, tu możemy sobie cyknąć, pyknąć gospodarstwo.
W sumie bez znaczenia, ono nawet może być do tej drogi. Tam nie ma znaczenia chyba, jak je wybudujemy, ale wiecie co, wybudujmy je tak może tutaj. No i teraz możemy zrobić pola. I tutaj z tego, co pamiętam, to coś jęczmień dosyć dobrze był. A, za dużo tego jęczmienia tu nie ma niestety. Ale coś jest. Coś jest. To teraz pytanie, czy nam się uda zrobić takie... Nie, to tak na dwa razy pewnie te pole będzie trzeba zrobić. Tak troszkę... Dobra, już kawałek dalej podciągniemy do gospodarstwa. Jeden morga za dużo. Jeden morgi. Kurde. Żeby to jakoś fajnie wyglądało, nie? Co, takie wąziutkie pole ma być? No dobra, zróbmy takie wąziutkie. O. O, 0,9. Pięknie. Jęczmień. Drugi z jęczmieniem zróbmy wtedy coś takiego. Trochę krócej może. O. Dobra, i lnu z tego co pamiętam tu nie było, więc reszta to może być żyto. No i wtedy nie ma problemu. Zobaczcie moi drodzy, nie ma żadnego problemu, bo może być sobie następne pole jakoś tutaj na żyto. Czy tutaj, no to już tam się zobaczy, nie? W każdym razie, patrzcie, o kurde, ładnie się zmieniło. 91% słuchajcie jęczmienia. 87, pięknie. To ciekawe, czy jakbyśmy tutaj dobudowali też trochę jęczmienia, bo wiecie o co mi chodzi, że jeśli niby tutaj ta gleba nie jest żyzna do jęczmienia, ale gdyby się okazało, że jesteśmy w stanie, słuchajcie, z tego wyciągnąć... Kurde, jak to pole tu zrobić? Postarajmy się jakoś... Może tak... Jeden morgi. No podobno to nie funkcjonuje wtedy za dobrze. Bo wiecie, ja chcę zrobić to testowo. O, jedna morga. Bo gdyby się okazało, że nie jest niby żyzna gleba, ale my jęczmienia mamy 71%, no to wiecie, no to sytuacja jest w tym momencie idealna. I tutaj tak naprawdę też możemy lecieć trochę dalej z jęczmieniem. Zobaczmy, zróbmy może takie jedno pole. 1-2 za dużo. A wiem, że niektórzy z was napiszą na pewno w komentarzach. A dobra, bo tu jest koniec. To wiecie co, to zróbmy to tak. Na pewno niektórzy napiszą, że kombinuję jak pijany koń pod górkę. Ja wiem, że napiszecie tak. Ja wiem. I będziecie mieli oczywiście 100% rację. O, udało się. Kurde, po co kliknąłem? Jest? Proszę. Proszę ja was bardzo, moi drodzy. A tu zrobimy na dwa pola, bo tutaj ta granica nam się troszeczkę rozjeżdża, więc może zróbmy tak, ale mam wyczucie wokół. Ale mam wyczucie, no nie powiem, żeby te pola były jakoś ładne. A jeden, a dobra, niech jedno sobie może będzie na jedną morgę, no bo co tu zrobimy? No tu już słuchajcie, nic nie zrobimy. Niech jedno będzie na jeden, przynajmniej przetestujemy, czy... Czy to totalnie popsuje koncepcję? No i zobaczcie, w tym momencie jęczmień mamy nadal 70%, co jest, uważam, że bardzo dobrym wynikiem. Wszystko, co według mnie powyżej 50% jest ok. Także tutaj ten jęczmień może sobie być. Priorytet bardzo wysoki. Dobra, elegancko. Tylko teraz co my będziemy, słuchajcie, z tym jęczmieniem tu robili? I teraz jest pytanie... Tu budujemy spichlerz, budujemy skład. Tutaj chciałem len, czy co tu chciałem? Co tu miało być? Jęczmień, len. No len to od biedy też by tu mógł być. Skoro niby żyzność nie jest idealna, jeśli to są takie proporcje, to len może tu sobie być. Chociaż powiem wam szczerze, że wtedy bym chyba gospodarstwo następne gdzieś tu postawił, tak przy lesie. Zaraz zobaczymy, jak to ogarniemy. Też wtedy nie wiem, czy bym nie przesunął po prostu tej drogi, wiecie, też i stąd nie zrobił na przykład jakoś tak skręcającą tą drogę. A w sumie nie wiem, po co robiłem. No tutaj jest najwięcej lnu. Dobra, zobaczymy tam. Na razie nie ma co się tutaj aż tak przejmować. Przyspieszmy sobie troszkę czas. Tutaj chatka się też buduje. Spoko. Jak my tu wyglądamy w ogóle? Dużo desek mamy. Czy ja ten tartak w końcu wyłączyłem? Zwierzątko sobie zamówmy, bo nie mamy. Tartak jest wyłączony. Te stajnie też by trzeba jakoś
Tu trzeba będzie to trochę przybudować przy tym kościele, bo mi się to nie podoba, moi drodzy. Strasznie mi się to nie podoba. Mam nadzieję, że nie brakuje. Nie, jeszcze jest trochę miejsca na targu. Okej. No dobra, no i co z tą Jukenlandią? Bo tu by też trzeba zadziałać. No ja bym wam powiem szczerze, tę stację karawan dał koło kościoła. Tę drogę bym wtedy puścił właśnie w ten sposób do granicy. Tutaj też jest jakiś duży spichlerz. Okej, okay, tu nic chyba nie ma. Mała stajnia, no dobrze. Tutaj była słodownia, jak widzicie, słodownia średnio działa. Nie wiem dlaczego. 100% mamy zadowolenia, słuchajcie, w Jukenlandii, bo ja chyba podatki obniżyłem. No, te stacje karawan, tylko żeby one mi się potem nie pomyliły. No ale to możemy zrobić tak, że przy tym kościele będą te stacje karawan. Tu nawet przy kościele bezpośrednio może sobie być targ. Nie wiem, czy ta droga tak jest tu potrzebna, bo danina zwiększona, no i nie wiem, o co chodzi, bo jakiś komunikat wyskoczył, który nie wiadomo, co mówi. W zasadzie to nic nie mówi. Bo ta droga będzie na razie do usunięcia. To wiecie co? To przy tej drodze mamy zrobić. No dobra. Podajmy tu koło kościoła, słuchajcie, stację karawan. I niech ich będzie... Sztuk 4. Raz, dwa, trzy, cztery. A dobra, damy 5. Damy 5. I w tej sytuacji... W tej oto sytuacji, na zakończeniu... O, zakończyli budowę w Sznelli. Zakończyli budowę. No pięknie, ktoś tu będzie zaraz działał, mam nadzieję. Dwie rodziny przydzielmy, zróbmy oczywiście zwierzę. A chociaż jeszcze to mi nie zaliczyli, a zwierzę już i tak orze, także fajnie. Także fajnie, tutaj żniwa widzę coś... już się dzieją, to może trzeba też więcej rodzin dać. Do składu na razie nikogo nie będziemy, słuchajcie, przydzielali, ale można jego już rozbudować. Niech będzie. No, dobra opcja, dobra. Tutaj jeszcze te chaty, słuchajcie, niech się jak najszybciej wybudują, bo to też jest dość istotne. Ale że mamy 100% zadowolenia, to byśmy się... No tu mamy trochę mniej, bo tu są podatki. No bo coś jednak do skarbca musimy, żeby opłacać najemników, to jednak coś do skarbca musimy, wiecie, tutaj działać. No dobra, czyli te stacje karawan po prostu zburzymy i będą tamte i ja myślę, że tu faktycznie, a jeżeli nawet, słuchajcie, są już tutaj te jabłka, to powiem wam szczerze, pójdziemy z jabłkami do końca. Tylko teraz kwestia ewentualnie tej drogi, no to tak byśmy ją połączyli jakoś tak... Drogi będziemy planować, jak wszystko poburzymy. Taka jest prawda. I do granicy to sobie pójdzie, a przy granicy domki będą w drugą stronę. Chociaż nie wiem, bo tu tak bardzo chciałem te pola robić na górce, a się okazuje, że tutaj też jest to całkiem spoko, ta miejscówka, nie? Bo jeżeli tutaj znowu mamy, słuchajcie, ten len w dość dobrej kondycji, to jeśli tu by wyrąbać trochę tego drewna, no to mogłyby te pola też tutaj... Iść tu na dole mogłoby być kolejne gospodarstwo, prawda? I myślę, żebyśmy spokojnie, słuchajcie, radę dali. Zobaczcie, zobaczmy zresztą, czy to tak jest, jak ja sobie to myślę. Bo zobaczcie, mamy no już tam palicho pszenicę, ale tutaj jęczmień dość dobrze jeszcze się prezentuje. Także tutaj ten jęczmień by sobie mógł być, więc tu mogłoby być gdzieś drugie gospodarstwo, jakby wyrąbać to. Także tutaj chatę drwala będzie trzeba, myślę, że do Sznelli. Nie można, bo 5 dni. No dobra. Poczekamy te 5 dni. Spichlerz, jak widzicie, mówię, spichlerz się trochę popsuł. No dobrze, to słuchajcie, to... No dobra, niech będą dwie rodziny. Tutaj są jakieś żniwa, to... Będziemy oczywiście obserwowali, bo jak widzicie, wszędzie mamy po zero tych rzeczy wszystkich. Wszędzie mamy po zero. Ziarno też mamy zero, czyli tutaj te stacje karawan też są do przebudowy. To wiecie, a nie, nie mogę ich zburzyć. Kurde, bo ja bym najchętniej zburzył te stacje karawan też w Sznelli i je jakoś inaczej na nowo wybudował. Brak przestrzeni. To już jest stały komunikat. Nie da się ulepszyć. Czy tu coś chcemy...
Kurczę, powiem wam szczerze, że jakoś no niby te jajka, te kury mnie kuszą, ale z drugiej strony w tej sznelli jest tyle tego jedzenia. Na handel czemu by nie? No marchewki to za małe troszeczkę będzie. Zostawmy, niech będą sobie jako zwykłe chaty. Wiecie, że zawsze można coś tutaj przerobić, nie? Zawsze można to... Ten. Tylko niech mi wezmą to składowisko, bo tu bym chciał ewidentnie jeszcze parę domów puścić. I chyba by faktycznie ta droga tak szła. Tylko czy aż tak, jak tutaj ją budowałem, tak krzywo, to nie wiem. Ja bym raczej ją, słuchajcie, stąd puścił już tak, wiecie, w jakiejś fajnej linii, już tam tak nie patrząc idealnie na tą granicę. Tylko tak jakoś fajnie bym ją puścił tak cyk, na ukos. Tu byśmy trochę stracili, ale... Ale tam pal licho, nie? No, zobaczymy. Tutaj to wejście, to łączenie tych naszych osad musi być jakoś fajnie zrobione. Tu nie wiem, o co tu chodzi. Muszę chyba kliknąć przyspiesz żniwa, bo coś tu widzę. Postęp żniw jest, ale nie widzę, żeby ktoś się tymi żniwami tutaj zajmował. Jęczmień tu było 43%, to chyba jeszcze przed update'em było siane. Bo nie chce mi się wierzyć. Zobaczcie, jaka różnica, 30%, a teraz już mamy na nowym polu 70%, także... Nie, tu nic nie trzeba przyspieszać. Tu nie przyspieszamy. Tutaj jedynie ten len można przyspieszyć. No dobrze, no fajnie to wszystko. Podoba mi się ta zmiana. Póki co nie widzę jakichś, wiecie, tutaj negatywnych rzeczy. Przyjrzyjmy się. No na razie nie mamy jak do tej sznelli tutaj, do tego spichlerza i tak dalej ludzi dać. Na razie musimy z pokorą do tego podejść. Tutaj też jest jakiś targ. No dobra, mają w razie czego. O, tu idzie jakiś Jukenlandia. Okej, a z Jukenlandii przyszedł tutaj do spichlerza. Okej, a spichlerz pełen. Może coś będzie z Jukenlandii załadowywał, żeby spichlerz nie był, słuchajcie, taki pełen. No fajnie, podoba mi się to. To tutaj niech oni tej Jukenlandii te stacje karawan jak najszybciej zrobią. Nie wiem, co to zmieni, że będzie 5 stacji karawan, ale mamy tu w Jukenlandii, słuchajcie, tyle ludzi bez przydziału, że jeśli to nam troszkę ułatwi. No i będziemy handel musieli mocniej odpalić, bo tu już mamy wszędzie te magazyny pełne. Ale tutaj właśnie też by trzeba... Nie wiem jeszcze, jak to ogarnąć, bo tej drogi miałoby tu nie być, ale to... Czekajcie, gdzie jest ta granica? No tak, na granicy bym nie chciał tego robić. Bo fajnie by było tutaj też spichlerz wybudować. Im więcej, tym lepiej. Tu tutaj to zburzymy. Okej. Okay. Ja myślę, że tu jakiś fajny projekt wymyślę, bo tutaj ta droga jakoś będzie fajnie tak... Może uda mi się to nawet, słuchajcie, jakoś tak fajnie zakręcić trochę. Zobaczymy. Coś na pewno wymyślimy tutaj. Tu jeszcze jakieś mnie kusi, żeby jakieś chaty postawić. Słuchajcie, tu chciałem chaty stawiać, ale jeszcze jest dużo drewna. W Jukenlandii by nie zaszkodziło, jakby się nam więcej ludzi wprowadziło. To czekajcie, co tu jest? Chata drwala, zaawansowanie. Rąbcie szybciej to drewno. Może mniejsze już dajmy tutaj. Promień. Dobra. Ale powiem wam szczerze, że się jaram trochę tym, bo na przykład widać, że te jabłonie faktycznie urosły. No tu bym trochę z tyłu przy tych jagodach ewidentnie bym drzew chciał posadzić. To od razu wam mówię, że chciałbym trochę tych drzew tu posadzić. Tu widzę, że ładnie narąbali, bo jest dużo krzaków, więc tu ewidentnie wyrąbali. Spoko, niech rąbią. W Jukenlandii będziemy sadzić. Jak przyjdzie, słuchajcie, moment taki odpowiedni... Dobra, to zróbmy to tak, niech tu jeszcze wyrąbią. Jak przyjdzie, słuchajcie, odpowiedni moment, to będziemy się, że tak powiem, martwili. Zobaczcie, ile mamy tej słodowni, a tak bardzo mało słodu. I nie ma, nie wiem czemu, jęczmienia w tych słodowniach. To mi... A w faktorii jest. Także jakby ja tego nie ogarniam, nie rozumiem, nie? Tego kompletnie, słuchajcie, nie rozumiem. Czemu to tak tutaj jakoś dziwnie? W ogóle oni, zobaczcie, jak na skróty jadą. Chciałem tu drogę im wybudować, ale się nie da. Zamiast tą drogą, fajnie, jadą na skróty, nie? Zrobili sobie skróty i prosto do faktorii, polem. Ale mam wrażenie, że wolniej jadą, niż by po drodze jechali. Tutaj musimy naszą posiadłość przebudować, chociaż też ktoś z was pisał w komentarzach, że podobno nie działają te
wieże, więc to nam jakby daje tylko bardziej taki, wiecie, aspekt, aspekt ozdobny, nie? Ale chciałem tu płot też postawić, moi drodzy, chociaż w tej posiadłości, chociaż jak widzicie, no tak za ładnie nie będzie to wyglądało. Jakoś tak dziwnie w takim kwadracie. Ja bym to sobie jakoś tak tu może do drogi tą... Czekajcie. Może jakoś faktycznie bym już, jak już bym miał tak zrobić, to już bym sobie zrobił, słuchajcie, ten płot tu do drogi, o. Może z minimalnym, wiecie, takim dystansem, żeby tak nie było, aha, bo tu musiała być wtedy, tu nie możemy, bo nie ma innych modułów, no dobra. Osiągnięto limit, no szkoda. Z poborca podatków to tak ozdobnie można. Oj, ozdobnie można. No nie, na razie nie mamy desek, więc i tak nie ma co planować. To może w następnym odcinku sobie zaplanujemy, bo chciałem po prostu zrobić te, wiecie, te, powiedzmy, mury, żeby to jakoś tak w miarę wyglądało, nie? To tak bardziej dla siebie ozdobnie. Bo wchodzimy tu już w taki moment trochę też projektowy, nie? I zobaczcie, tu też mamy warsztat tkacki, który no tego lnu nie wiadomo dlaczego z faktorii nie daje. Zobaczcie, znowu ta sama sytuacja z... Znowu ta sama sytuacja z jęczmieniem, nie wiem. Tego tutaj na przykład nie ogarniam, czemu to tak jakoś nie działa, trzeba powiedzieć. A też sporo pobudowałem w różnych miejscach tych... Czekajcie, a tu jagody by się przydały, bo my jesteśmy chyba w sezonie, tak? Krzak jagodowy. No to dajmy, do chaty zbieraczy dajmy więcej ich, spoko. I tu by trzeba wziąć się, czy oni mi wyrąbali te drewna. W ogóle jeszcze nie wiem, jak ja to chciałem tu zrobić, ale wiem jedno, że... No mamy ten spichlerz, może dajmy na full. W składzie też może dajmy na full. Wiecie co, tu bym wybudował jakąś drogę, może stąd. Bo tej drogi w sumie nie będzie. Znaczy w sumie nie wiem, czy będzie, czy nie będzie. Pewnie nie będzie w taki sposób wybudowana. Będzie trzeba jakoś inaczej ogarnąć. Teraz będzie już ciężko jakąś drogę przebudować. To miałby być targ. Trochę spieprzyłem tutaj. No dobra, najwyżej stąd może być tak. O, i tu będą domy. To jeszcze można tak ogarnąć, tu można przesunąć i spoko, i tym się nie przejmować. Ale tutaj chciałem, słuchajcie, wybudować, no nawet nie wiem, czy tak nie zrobimy też drogi. Na razie testowo zobaczmy, czy to tak ma sens, bo tu bym, wiecie co, jeszcze chciał postawić coś, jakiś może zakład, jakąś garbarnię, może właśnie też tą słodownię, bo nie mówię, że nie. Nie chcę jakby za dużo budować, tak za... O, stację karawan mi wybudowali. Pięknie. No i to jest na razie mój cel. Jak tam w gospodarstwach? Niby zbiory jakieś już są. Niby jakieś tu zbiory są. To przyjrzyjmy się. Na szczęście mamy czas. Nie, tutaj nie przyspieszaj żniw. Żyto 47%. Też nie przyspieszaj. To nie ma sensu. Słuchajcie, żyta tutaj za... Tutaj zobaczcie, że to jest dość konkretne, nie? 90%, także nie wiem, czy to jest sens je tutaj sadzić, tym bardziej, że słuchajcie, mąki mamy taką nadwyżkę, że ja jakby, wiecie co, ustawimy tu wszędzie, gdzie się da, u gór. Jakby kompletnie, słuchajcie, mi w tym momencie na tym życie nie zależy, bo mamy, przypuszczam, że na ładnych parę lat zapas, jeśli chodzi o mąkę. Mamy przecież tyle mąki, że ja tak do końca nie jestem przekonany, czy te pola tutaj są potrzebne. Dobra, zobaczmy tą stację karawan, bo to był tutaj też temat przewodni. O ile można powiedzieć, jest to oczywiście jakiś temat przewodni, natomiast tak. Będzie trzeba oczywiście tamte stacje karawan usunąć, ale tutaj to zaraz będzie muł. Zaraz ja mam nadzieję, że słuchajcie, te muły mi się przeniosą, nie? Jak ja tę stację karawan tutaj zburzę, zobaczmy. Jeśli zburzę tę stację karawan, to ja mam nadzieję, że muły się automatycznie, słuchajcie, przeniosą. Bo taką mam nadzieję, nie? Wierzę w to.
Teraz zobaczymy, co jest nam tu do szczęścia potrzebne, moi drodzy. Dobra, 4 się wybudowały, 4 zburzyłem. Także mam nadzieję, że się muły automatycznie przeniosły. Taką mam nadzieję. No jest jakiś Tomas tutaj jako zwierzaczek. No dobrze, to teraz... Teraz tak. No można dodać jednego muła, można zamówić, chociaż jak widać... Aha, miejsca w stajni 2 na 2. No to trochę źle zrobiłem. Ale dobra, to tu przeniosą jednego muła. I tu się jeszcze jedno buduje. Okej, tutaj też jest bez. To dobrze. To teraz tak, co mamy wysyłać? Mamy wysyłać do szneli. I czego my tu mamy dość dużo? Na przykład z jedzenia coś? No to... Oj, chleba nie mamy. O kurde. Co się stało, że nie ma chleba? To jest w ogóle dziwna sytuacja, moi drodzy. Minus 30 chleba. A mamy tyle mąki, a chleba nie chcą piec. No nie wiem, co możemy tu wysyłać do szneli. Na przykład możemy jabłka wysyłać, której w szneli nie ma. Więc do szneli wysyłajmy jedzenie, bo sznela się ma nie zajmować tym. Więc na przykład wyślijmy jabłka w zamian za jagody, których mamy bardzo, bardzo, bardzo mało. Dobra. Okej. I teraz tak, tutaj w szneli len i jęczmień jest dla nas dosyć istotny, więc mamy dostać len i jęczmień, więc wyślij były jabłka, możemy wysłać też marchewki w zamian za na przykład len. I tutaj możemy wysłać też jabłka i marchewki możemy, znaczy no jabłek myślę, że możemy więcej, bo myśl, oj nie, jakie skóry, wyślij. Skór nie, bo skór mamy mało. Marchewki w zamian za jęczmień. Słód to nie, bo słodowni nie mamy, więc musimy jęczmień, dobrze. Jeszcze jedna stacja karawan nam się wybudowała. Będzie można to zwierzęta jakieś zamówimy. To może wiecie co, zrobimy po prostu duplikację na razie, później się to zmieni. Ewentualnie mięso mogliby mi przywozić jeszcze. Ale póki mają mięcz... Ja to myślę, że zrobię tak sezonowo, wiecie? Że w sensie, że dopóki się da, to niech przywożą to, co tam zbierają z tych pól. A jak już mi przywiozą i jakby wyzerują to, no to wtedy... To wtedy możemy zrobić takie machnią, że to zamienić na przykład na... na mięso przykładowo. Tak mi się wydaje, że powinno być gites, moi drodzy. Dobra, w zamian za jagody nie, w zamian za jęczmień. Dobra, zobaczymy, słuchajcie, jak to będzie działało. I tutaj też stację karawan bym musiał w szneli wybudować, jakby analogicznie, żeby tu po prostu blisko sobie dostarczali. A za co tutaj jakaś kasa wpadła? Przecież ja tu nic nie sprzedaję w szneli. Len. No i len jest 38%, ale zobaczcie, jęczmień mamy 80%, także... No jest to, zobaczcie, sytuacja no niesamowita. 80% jest na jęczmień, nie? Tutaj jest len 67, no to wiadomo, że dajemy len. Len 72, dajemy len. Ktoś z was też pytał, dlaczego nie robię płodozmianu, tylko robię to jakby tak ręcznie. No moi drodzy, robię to ręcznie, dlatego że coś się trochę wiesza, jak się robi ten płodozmian. To nie działa jak trzeba, tam to... Nie jest, nie wiem jak po update'cie, natomiast mi to jakoś gdzieś lagowało tutaj te całe gospodarstwa. Ja wolę to zrobić po prostu sam i ręcznie i mieć nad tym po prostu kontrolę, nie? Dobra, no na razie niech będą sobie te dwie rodziny w gospodarstwach. Spoko, tu trzeba jakieś chaty wybudować, moi drodzy. Jestem cały czas ciekaw tutaj, za co kasa mi leci, nie? I teraz tak, w Jukenlandii tutaj... Czy ja nie wiem, czy to między tymi kościołami po prostu nie lepiej. Ale nie, bo to jest granica, więc... To może zrobimy tak, że to troszeczkę... Z drugiej strony to tutaj może sobie stać. Tuż przy stacji karawan. Nawet bym to dokleił do stacji karawan. Tym bardziej, że tej drogi mamy nie mieć i nawet ją chyba będziemy, słuchajcie, już mogli teraz zburzyć. Zobaczymy później, jak to wypali wszystko. To tutaj też jest do zburzenia, bo tutaj ma nic nie być. Niech mi tylko te słupki stąd tutaj wezmą.
to to możemy dalej pociągnąć i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Tutaj to muszę przebudować jeszcze. Kurde, ale to tu bym musiała. Tu muszę znowu spichlerz usunąć. Dobra, mniejsza o to. Słuchajcie, plan jest taki. To może zróbmy to sobie tak. Ten fragment to jest taki w sumie graniczny fragment. Moi drodzy, ta chata drwali to też już musiała być zburzona. Zobaczmy, czy się da to zbudować. A mam na myśli, że chciałbym tutaj też jakiś spichlerz. O, tutaj nie da rady. No dobra, no to tu. Kurde. Czekajcie. W sumie może być. Chodzi o to, żeby był zaraz blisko przy stacji karawan, żeby był blisko i spichlerz, moi drodzy, i duży skład. Taki sobie mam, można powiedzieć, kaprys. O. Skład i spichlerz. No idealnie będzie. Idealnie. Może jeszcze na coś nam tu miejsca. Słupek nie wejdzie. Słupek. No dobra, trudno. No, taki mam sobie tutaj kaprys. No tą chatę drwala można już w zasadzie, moim skromnym zdaniem, rozebrać, żeby już tam też te kłody nie przeszkadzały, bo tu będzie trzeba też drogi pobudować. Czyli moi drodzy, tak, teraz stację karawan analogicznie na drugim terenie. A tu jeszcze co, bo to jest spichlerz. To będzie ciężko tutaj. To tak w ogóle ten spichlerz stoi tak. Ja bym wam powiem szczerze, tutaj ten spichlerz tak przy tych polach wybudował. Tu bym zrobił drogę i tu bym je pobudował może. A tutaj też te stacje karawan dać. No, tak bym zrobił. I teraz tak, czy my tu potrzebujemy jakoś tą drogę inaczej zrobić? No, na razie nie. Na razie nie potrzebujemy. Na razie to my sobie wszystko zaznaczamy. Ta droga też nie będzie potrzebna. Tylko niech mi tutaj usuną te wszystkie kłody, to tu pomyślimy, jak to ogarnąć. To też tak bardziej na lewo bym dał. Kurde, Yuken, szkodnik zaczyna wszystko burzyć, ale wy mnie znacie chociażby z serii City Skylines, czy nie ciężko nawet było, moi drodzy, zauważyć w samym Farming Simulatorze, że jak mi się załącza jakaś wena na budowanie, no to nie ma zmiłuj, nie? Nie ma zmiłuj. Dobra, niech to sobie tak będzie. Niech to sobie tak będzie. Tu na razie niech jeszcze rąbią. Niech wióry lecą. Na razie mamy względny spokój. Jeśli chodzi o te chaty, to chyba tu owce dałem z tego, co widzę. Tak, dałem owce, spoko. Natomiast, no mam nadzieję, że tu mi w końcu zrąbią to już tak na full. Chciałbym tutaj też chaty postawić. Także niech te owce sobie tu będą. No niby one nie są jakieś tam, można powiedzieć, wydajne. Ale skóry zwierzęce nam przybywają, więc coś tam to daje. Tylko garbarnię bym tu musiał pewnie gdzieś postawić koło tych owiec i zobaczymy, bo warsztat tkacki to inaczej. Widzicie, z tym lnem, tutaj, znaczy z tym słodem jest cały czas jakiś taki, można by powiedzieć, problem, nie? Faktorię mamy, no tutaj się zwolnił trochę magazyn, więc musieli ten jęczmień jednak dostarczyć. O, tutaj mamy słodu z kolei dużo. Zobaczcie, ile słodowni nabudowałem. I to tak generalnie o kąt tyłka rozszczepać. A właśnie, sprawdźmy, bo minęło trochę czasu. Moi drodzy, no raczej mąki nie kojarzę, żeby nam przybyło, ale przybyło nam piwa, bo było 90 piwa, jest 130 piwa, także tylko zobaczmy. No dobra, bo bałem się, że już będzie napis całkiem tu pusto. Okej, czyli coś tam zaczyna to trybić. Czyli zobaczcie, wybudowanie większej ilości jednak tych spichlerzy i składów, żeby to tak jakoś się rozmieszczało, jest pomysłem dobrym. No i teraz słuchajcie, no tutaj będzie powoli trzeba też z tego na przykład tartaku zrezygnować. No na razie mamy dużo desek, więc myślę, że tak tartak można już rozebrać. Tę chatę drwala, czy obóz drwali, no to tak generalnie oni już tutaj nic nie narąbią. No można jeszcze na chwilę ich przesunąć tam, ale tu już nic więcej widzę nie narąbią. Więc my to sobie już też możemy zaznaczyć, słuchajcie, żeby było to w miarę takie przejrzyste, że to ma być jakoś inaczej zrobione. Zobaczmy. Zobaczmy, co my tu chcemy. Może to będzie mój wyznacznik. O, nie da się? Czemu się nie da? Bo co?
A, że z Ukosa ma być. No dobra, niech sobie będzie z Ukosa, okej. Okay. Tu nic wiele nam nie da, że tutaj pod, do tego spichlerza to podłączymy, no ale dobra, niech sobie będzie. Tu, 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 to wtedy co? No tutaj tam przy tym kościele, to tak jakby się uprzeć, to, to tak... O, tutaj sobie marchewki, no dobrze, to to niech sobie idzie, tak? No i co? A tu jeszcze nie wiem co. Tutaj chciałem jeszcze też coś wybudować, pamiętam, obok tych spichlerzy. Jakiś tam chyba miał być warsztat tkacki. Tylko my musimy to też przejrzeć, bo teraz zobaczcie, mamy w ogóle dużo broni i teraz jest ciekawe, czy my to wszystko sprzedajemy. To jest też pytanie dobre. Tak jakby ktoś nie wiedział, to możecie mieć kilka faktorii, tak jak ja mam, ale to nie ma znaczenia, jakby ustalacie globalnie. Zobaczmy, moi drodzy, bo to tak jak na dzisiaj już będzie, myślę, że na tyle. Przeszywacze, nie wiem, czy chciałbym. Kołczuga jest wywóz, broń ręczna jest wywóz. W ogóle mamy bardzo dużo tej broni ręcznej. Broń drzewicowa nie ma, łuki bojowe spoko, też jest wywóz. Tarcze mają wywóz, czyli zobaczcie, jaką nadwyżkę tarczy. Hełmów, tego wszystkiego produkujemy. Chociaż powiem wam szczerze, że nawet byłbym gotów tych hełmów więcej produkować, jak tyle płacą. Także nie wiem, czy tu nie zrobić też na zbroi, ale na razie się wstrzymajmy po prostu z tym, żeby tak nie szaleć. Może, wiecie co, te faktorie, nie wiem, czy nie przesunę też do granicy. Zobaczymy. I co z tymi polami? No tutaj sobie ustaliłem, że chcę jednak mieć ten Ugór. I chyba tak, no nie wiem, tu jestem niezdecydowany. Drogi widzu, możesz napisać w komentarzu, jak co byś zrobił na moim miejscu z tymi polami, bo jakby tak szkoda mi też, powiem szczerze, że szkoda mi jakoś, ja wiem, znaczy nie chciałbym być całkowicie zależny w tym obszarze od drugiego regionu, nie? Czyli wolałbym, żeby coś, nie coś, chociaż oni samoczynnie tej mąki mogli produkować, bo tu akurat ziarna żadnego chyba nie mamy z tego, co widzę. Nie mamy. Zobaczcie, nawet mamy nadwyżkę ziarna. Chociaż też jakby widzę, że to ziarno się niewiele zmienia, w młynie się też nie dzieje, więc ja nie wiem, co ci ludzie tu robią. No niby cały czas coś transportują, ale nie wiem co. Nie wiem co. Nie wiem, nic z tą mąką się tu chyba nie zmienia. Ale dobra, to już będzie temat, moi drodzy, na następny odcinek i będziemy się tym zajmowali. No fajnie to zaczyna wyglądać. Zobaczcie, te drzewka, jabłonki ładnie urosły. No na to, jak widać, czasu było potrzeba. Fajnie. Wiem, że to jest oczywiście takie kwadratowe miasto, no bo moi drodzy, no taki sobie plan założyłem i to jest w takim kwadracie. Tutaj też domy pójdą potem przy granicy. Więc oczywiście, że jest to w takim kwadracie i oczywiście, że na przykład te mielerze, to wszystko to było takie, wiecie, budowane na zasadzie bardziej takiego spontanu i to wszystko będzie z czasem jak najbardziej, moi drodzy, burzone, tak? No ja tego też, słuchajcie, nie ukrywam, że to jest wszystko takie, no wiele rzeczy tu jest budowanych tymczasowo i my to później znajdziemy sobie miejsce, gdzie będzie wycinka drzew, gdzie będziemy te drzewa też sadzili. Na razie chaty leśnika nie mamy żadnej. Znaczy tam jest chyba je właśnie, moi drodzy, bo my tu gdzieś chatę leśnika mieliśmy. I co z tymi pasiekami, bo to jest dla mnie też niejasne. No nie wiem, czy oni coś tu produkują, ten miód, czy nie. Coś produkują, ale czy miód jest? Mamy zero miodu. No to coś tu nie gra, nie? Coś tu nie trybi z tymi pasiekami, jak widać. To nie ma sensu tu ludzi trzymać. Słuchajcie, tu gdzieś była chata drwala, ale ja możliwe... Znaczy nie chata drwala, chata leśnika ona się nazywa. Ona gdzieś tu była, tylko my ją chyba zburzyliśmy, powiem szczerze. No nie mamy tyle jagód, to barwników tyle nie damy. Może spróbujmy tu dodać, niech zbierają te jagody. I wiecie co, skoro tutaj będą te owce, to tu bym zrobił też... I od razu może na końcówkę zróbmy garbarnię, bo garbarnia jakby odpowiada za te skóry. I wiecie co, tą garbarnię zróbmy tak tu, najdalej jak się da, do drogi. Tak. To tu wtedy sobie to też drogą przedzielimy. To tu można jeszcze jakąś chatkę wybudować. Z dwie chatki może tu wejdą. Bo tu też no dobrze by było, jakby cały czas nam się ktoś wprowadzał do tej naszej Jukenlandii. Wiecie jak jest, dobra? O! Czemu by nie? Może tak sobie być. Może tak sobie być. I tutaj te owce spoko, mówię, żeby skór zwierzęcych jak najwięcej było. A skoro dajemy im zadania, i widzę, że tu wyrąbali już trochę tego drewna. Czy tu musi być przejście?
Znaczy, no, można jedną uliczkę tutaj dać, jakby nie wiem, co to zmieni, ale nie popsuje, myślę, nic. Można dać jedną uliczkę. Tak teoretycznie można, jeżeli, nie wiem, jak to jest, jak my tam rąbanie mamy drewna. Bo tak teoretycznie moglibyśmy tutaj, a co to tak dziwnie się tu robi? Teoretycznie moglibyśmy się tak już tu zagospodarować, nie? Niech oni już tutaj, wiecie, się rozgoszczą. Aha, bo ta droga idzie tak, ona idzie troszkę tak. No dobra, no ale to nie musi granica do drogi zawsze dochodzić. Kto to powiedział, że musi granica zawsze do drogi? Tutaj widzę, oni też tak jakoś dziwnie chodzą. Też tu nie ma do czego zaczepić. A, bo to jest chata zbieraczy, dobra. Czy tu drogę jakoś też dać? Czy to jest sens? No niby wejdzie, no wiecie co, no... Jeśli im to coś zmieni, to proszę bardzo, niech sobie mają. W średniowieczu dużo dróg. Tylko szkoda, że tu jeszcze tego drewna nie wyrąbaliśmy. Się trochę pospieszyłem, będą na ogrodzie mieli te drzewa. No ale może. Najwyżej się później zburzy i się, wiecie, pole wybuduje. Właśnie, nie pomyślałem, mogłem polem. Się rozbestwiłem, jak widzicie, widzowie, i teraz działam z polami. Czy tutaj domek bym jakiś dał taki narożnikowy? Chyba mi to nie pasuje, powiem wam szczerze. No, aha, bo nawet bym chciał, to tutaj jest coś. Tu jest ten ukryty spichlerz. Dobra. No to musi tak zostać. To niech mi jeszcze tu sprzątną. Halo. Sprzątać, bo ja tu chcę zrobić odpowiednią akcję. To pewnie w następnym odcinku, moi drodzy, będziecie świadkami jakichś walk. Mam nadzieję, że nie zaciętych. Także to tyle, drogi widzu. Bardzo mi miło, że jesteś. Dziękuję za oglądanie. Będzie mi bardzo miło również, jak zostawisz łapkę w górę, komentarz pod filmem dla lepszych zasięgów. No i trzymaj się. Do następnego odcinka. Cześć.